niełatwo jest mi się tego przyznać, ale czasami pisanie przychodzi mi naprawdę ciężko. Swoją drogą jest ciekawe, bo przecież całe swoje młodzieńcze lata spędziłem głównie pisząc. W swoim życiu spisałem wiele różnych historii, to prawda, ale żadnej z nich nie poświęciłem całego zwoju. Cały mój dorobek to tona pergaminów, ksiąg i zwojów. Cały mój dorobek to lista dłużników cesarstwa. To imiona moich braci i sióstr. Cały mój dorobek to wyliczony ich podatek i krótki opis tego, dlaczego zalegają z tym, co należy się cesarzowi. Tak. Byłem celnikiem. I zabawne, że myślę o tym, ilekroć tak naprawdę siadam tego zwoju. Zawsze, ilekroć próbuję popchnąć to dzieło do przodu, za każdym razem, gdy staję w tym martwym punkcie i nie wiem tak naprawdę, co napisać dalej. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu czas mi się kończy. Ubiegłej jesieni dotarła do mnie informacja o tym, co stało się z Piotrem, z Jakubem. To tylko kwestia czasu. To tylko kwestia czasu, kiedy dołączę do moich braci. A więc muszę się skupić. Muszę mądrze wykorzystać ten czas. Muszę mądrze wykorzystać tę resztkę zwoju i tę resztkę atramentu, które mi pozostały, ale nie pozostało ich zbyt wiele. Nie mam na to czasu. Nie mam czasu na to, aby siedzieć i wpatrywać się w to ostatnie napisane przeze mnie zdanie. Dlatego, Mateuszu, musisz się ogarnąć. Musisz skończyć to dzieło. Musisz napisać je dla swoich braci, dla swoich sióstr, dla synów i córek naszego ojca Abrahama. Dobrze. Skoro nie zostało mi zbyt wiele czasu, to najwyraźniej muszę zacząć od tego, gdzie jest początek tego, co najważniejsze. Muszę opowiedzieć historię. Muszę opowiedzieć im o tym, co wydarzyło się tej pamiętnej wiosny w Jerozolimie. Tylko od czego by to zacząć? Może od tego, że razem z Jezusem i resztą apostołów przyszliśmy do Betfage, czyli do domu wczesnej figi. Była taka miejscowość, która leżała na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, a ta leżała nieopodal Jerozolimy. Jezus posłał dwóch spośród nas, aby przeprowadzili z wioski, która leżała naprzeciwko, oślęcie i jego matkę. Matka oślęcia oczywiście. I jak tak próbuję sobie przypomnieć, to nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, kogo Jezus posłał, ale to, co pamiętam, to słowa, które przekazał, ponieważ powiedział, że jeżeli ktokolwiek by się pytał, dlaczego odwiązują oślęcie z matką i dlaczego próbują je zabrać, to mieli odpowiedzieć: Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeślę. Tylko tyle. Podejrzewam, że tutaj będzie potrzebne drobne wyjaśnienie. Myślę, że będzie potrzebna drobna wskazówka dla moich czytelników. Jak by to napisać? Wiem. Stało się tak, aby wypełniły się słowa wypowiedziane przez proroka. Powiedzcie córce Syjonu. Oto król przychodzi do ciebie łagodny. Jedzie na ośle, na źrebięciu jucznego zwierzęcia. Doskonale. Myślę, że teraz moi czytelnicy będą w stanie zrozumieć, dlaczego akurat Jezus potrzebował oślęcia i oślicy. A jeżeli nie, to troszkę im pomogę i popchnę tą historię do przodu. A więc rzeczywiście, ci uczniowie, oni poszli do tej wioski i zrobili dokładnie to, o co poprosił ich Jezus. A kiedy przeprowadzili oślicę i oślątko, to wtedy nas dotarło,
co nasz nauczyciel zamierza właśnie zrobić. On zamierzał wjechać na nich do Jerozolimy. I pamiętam, że pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to było: to się dzieje naprawdę. Jezus zamierza inaugurować się na króla. I wydaje mi się, że tak naprawdę to nie były myśli tylko moje, ale też większej grupy osób. Ponieważ nie zastanawiając się tak naprawdę zbyt wiele, zdjęliśmy z nas wierzchnie odzienie i narzuciliśmy zarówno na tego młodego osła, jak i na jego matkę. I pomimo tego, że gdy Jezus wsiadł na nie i wyglądał tak pokornie, to dla nas był on najbardziej dostojnym królem, którego kiedykolwiek widzieliśmy. Pomimo tego, że nie miał swojego własnego rumaka, tylko pożyczone osły. Pomimo tego, że nie szedł przed nim pochód zbrojnych żołnierzy, tylko my, jako prości uczniowie, to wciąż wydawał się być najbardziej dostojnym królem. Ponieważ on jechał jak ten, którego przybycie zwiastowało pokój. A kiedy dotarliśmy już do bram Jerozolimy, to wielu ludzi, którzy przyłączali się do nas z okolicznych wiosek, oni również zaczęli kłaść swoje szaty przed Jezusem. Inni natomiast biegli do palm, zrywali ich gałązki i również kładli to wszystko przed Nim. Bez wątpienia ten tłum widział w Jezusie swojego długo wyczekiwanego króla. Skąd ta pewność? Pamiętam, że kiedy byłem dzieckiem, to moi rodzice opowiadali mi historię naszego narodu. I w porównaniu z moimi kolegami, z rówieśnikami, owszem, lubiłem historię Abrahamie, Izaaku, Jakubie, to były fajne historie, ale w porównaniu z moimi rówieśnikami rzadko kiedy próbowałem sobie wyobrazić to, że jestem królem Dawidem, który pokonuje lwa, czy przewraca niedźwiedzia, czy walczy z Goliatem. Mnie z jakiegoś powodu bardzo często interesowały historie na przykład o Machabeuszach, o Judzie i Szymonie, którzy byli z rodu kapłańskiego, ale mieli odwagę i stanęli przeciwko okupującym ich Grekom. Te historie wydawały mi się być szczególnie bliskie, ponieważ opowiadały o rzeczywistości takiej, w jakiej żyjemy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy zarówno Szymon, jak i jego brat Juda Machabeusz, kiedy oni wkraczali do świętego miasta, to ludzie wiwatowali, śpiewali pieśni i machali gałązkami palm, witając ich praktycznie jak króli. I od tamtego momentu te gałązki palmowe stały się symbolem zarówno zwycięstwa, jak i jedności naszego narodu. Były tak dla nas ważne, że bardzo często później wybijaliśmy gałązki palmowe na naszych monetach i traktowaliśmy je niemalże jak nasze godło. A teraz te gałązki wędrowały przed naszym nauczycielem, wędrowały przed Jezusem. I gdy tak szliśmy w kierunku Jerozolimy, to ktoś nagle zarzucił pieśń. Pieśń, którą dobrze znaliśmy. Radosną melodię, którą nikomu nie trzeba było przedstawiać. I bardzo szybko ludzie nie tylko ją podłapali, ale zaczęli parafrazować słowa znanego nam psalmu. I nie wiedząc kiedy, tłumy zgodnie zaczęły wyśpiewywać słowa: Hosanna synowi Dawida. Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. Hosanna. Czyli słowa, które wyrażają nadzieję na ratunek. Jak gdyby oczekiwano, że teraz pojawi się nowy okres rządów króla Dawida albo nowy okres machabejski. Na nowe powstanie i na nowy cud. I wbrew pozorom ludzie niewiele się mylili. Chociaż jeszcze tak naprawdę o tym nie wiedzieli. I pamiętam, że Jezus po tak hucznym przywitaniu nie skierował się jednak do pałacu króla Heroda,
nie poszedł nawet do Poncjusza Piłata, aby obalić okupujący nas Rzym, ale pierwsze, co zrobił, to skierował się w kierunku świątyni, jak gdyby to zawsze był jego główny cel. Widok, który tam zastaliśmy, w zasadzie nie różnił się zbyt wiele od tego, co widzieliśmy w ubiegłych latach. Pielgrzymi przygotowali się do święta, w świątyni rozłożone były stoły do wymiany walut. Było takie zabezpieczenie, gdzie ludzie mogli wymienić pieniądze, które mieli z całego cesarstwa, imperium. Zabezpieczenie przed tym, aby monety, na których widniało, nie wiem, twarz cesarza, czy innych bóstw, czy jakiekolwiek tak naprawdę charakterystyczne elementy kultu innych narodów, aby takie monety, które my jako Żydzi uważamy za nieczyste, aby nie trafiły przez przypadek do bardziej świętych miejsc świątyni i w ten sposób nie skaziły jej, nie spowodowały, że stałaby się nieczysta. W świątyni również żarło się od kupców, sprzedawców, handlarzy gołębi. Cóż, kolejny typowy handlowy dzień przed świętem. A jednak nie tak bardzo typowy. Ponieważ nasz nauczyciel zrobił coś, czego żaden z nas nie przewidział. Jezus wszedł do świątyni dokładnie tak, jak lwica, która walczy o swoje młode. On wyrzucił z niej wszystkich, po prostu jak leciało. Powywracał stoły z pieniędzmi, stragany, na których sprzedawano gołębie. I wielu Żydów, którzy się temu przeglądali, zadawali sobie pytanie, dlaczego on to w ogóle robi? O co w tym wszystkim chodzi? Czy te wszystkie rzeczy nie służyły naszym braciom i siostrom? Przecież wszystko można było tak naprawdę załatwić w jednym miejscu. Można było pójść, wymienić pieniądze, później z tymi pieniędzmi pójść, kupić odpowiednie zwierzę na ofiarę, zaprowadzić sobie je do kapłana, złożyć je w ofierze. Czego chcieć więcej? Przecież to służyło nam, abyśmy my mogli uwielbiać naszego Boga. W czym był problem? Jednak Jezus tego pamiętnego dnia zwrócił naszą uwagę na coś, czego nie zauważaliśmy wcześniej. Bo gdy zaczął oczyszczać świątynię, mówił przy tym, napisano, mój dom będzie nazywany domem modlitwy. A wy zrobiliście z niego jaskinię zdzierców. Wszyscy znaliśmy dokładnie te słowa. Jezus tak naprawdę zacytował dwa fragmenty z proroków. Zwrócił uwagę na Izajasza, któremu Pan przekazał słowa, że świątynia będzie miejscem, które będzie nazwane domem modlitwy, ale nie tylko dla nas Żydów, ale dla wszystkich narodów, którzy będą chcieć przyjść go uwielbiać. Zwrócił uwagę na słowa zapisane u proroka Jeremiasza, gdzie Pan ganił tak naprawdę nasz naród za to, że my nie dbaliśmy o cudzoziemców, o wdowy, o sieroty, o wszystkich tych, którzy byli pod szczególną opieką naszego Pana. U Jeremiasza czytamy też zarzuty, że nasi ojcowie nie postępowali zgodnie z zaleceniami Pana, przez co zrobili z świątyni jaskinię zbójców. Dlaczego? Dlaczego Jezus akurat takie słowa mówi w tym momencie? Myślę, że moi czytelnicy będą doskonale wiedzieć dlaczego. Ponieważ każdy, kto w tym momencie przebywał w Jerozolimie, każdy, kto odwiedzał ją podczas święta Paschy, wiedział, że te wszystkie stragany, te pieniądze, woły, cały ten zgiełk miał miejsce w czymś, co nazywaliśmy przedsionkiem pogan. Dziedzińcem, na którym cudzoziemcy, ludzie innych narodów, prozelici, poganie, którzy chcieli uwielbiać naszego Boga, to było miejsce, w którym oni mogli przyjść i to zrobić. A my im to odebraliśmy za cenę naszych ofiar. Nic nie różniliśmy się od naszych ojców. Nie tylko tkwiliśmy w obłudzie, ale jeszcze odebraliśmy możliwość uwielbiania innym
naszego Boga. Tylko dlatego, że nie byli jednymi z nas. I mam nadzieję, że każda osoba, która będzie czytała te słowa, to, że zobaczy to, co widzę ja. Bracia, siostry, mam nadzieję, że w słowach Jezusa zobaczycie, że Bóg wychodzi przeciwko tym, którzy utrudniają Go uwielbiać. Jeszcze nie jest za późno. Jeszcze nie jest za późno, aby uporządkować stoły, które w naszym życiu utrudniają uwielbiać Boga innym. Synowie Izraela, córki jerozolimskie, proszę, usłyszcie głos naszego Pana. Usłyszcie go tak, jak wszystkie te osoby, które tego dnia usłyszały go po raz pierwszy. Jak wszystkie osoby, które tego pamiętnego dnia mogły również po raz pierwszy wejść do świątyni. Bo gdy stoły zostały wywrócone, a dziedziniec pogan oczyszczony, to w świątyni zaczęły pojawiać się nowe osoby. Do Jezusa zaczęli przychodzić niewidomi i kulejący. Osoby, które tak naprawdę od samego początku, czyli w zasadzie od naszego ojca, króla Dawida, od tego momentu bardzo często ludzie niewidomi i kulawi nie mieli wstępu do świątyni Pana. Osoby, które chociaż były jednymi z nas, to były oddzielone od możliwości uwielbiania naszego Boga w Jego pięknym pałacu. Tylko dlatego, że nie byli tacy jak my. A kiedy po raz pierwszy stanęli w świątyni, kiedy po raz pierwszy stanęli w miejscu, gdzie stał Jezus, ze wstydem podnosząc swoje głowy, bo nie wiedzieli, czy tak naprawdę Jezus nie wyrzuci ich tak jak poprzednich, to Jezus podszedł do nich i każdego z nich uzdrowił. A wedle pism, jeżeli jakikolwiek człowiek został uzdrowiony, to powinien pójść i stanąć przed Bogiem. A tego pamiętnego dnia w świątyni uzdrowienie i stanięcie przed Bogiem mogło odbyć się w tym samym momencie. Dzieci, które akurat wychylały się zza wejścia do świątyni, gdy tylko to zobaczyły, to wbiegły do niej i zaczęły powtarzać te słowa, które przed chwilą słyszały na ulicach Jerozolimy. One wykrzykiwały: Hosanna synowi Dawida. Tak. To jest wspomnienie, które zdecydowanie warte jest zapisania. Zwłaszcza, że znawcy prawa i uczeni w piśmie mieli z tym niemały problem. Ponieważ nie tylko byli oni oburzeni z powodu tego, co zobaczyli, ale jeszcze zaczęli przepytywać Jezusa. Czy nie słyszysz, co one mówią? Pytali. Razem z resztą 12 uwielbialiśmy takie momenty. Ponieważ Jezus, ilekroć był pytany przez faryzeuszy, kiedy próbowali go na czymś złapać, on nigdy nie dawał im się złapać. A wręcz przeciwnie, on bardzo często odpowiadał pytaniem na pytanie. I kapłani oraz znawcy prawa byli aż purpurowi ze złości, kiedy Jezus zamiast odpowiedzieć, to zadał im pytanie. Zapytał ich: a czy wy nigdy nie czytaliście, że jest napisane: z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę? Jezus zawsze wiedział, do którego fragmentu pisma akurat się odwołać. Tym razem pozostawił faryzeuszy tak naprawdę z psalmem, który napisał król Dawid. Z psalmem, który dla nas Żydów jest bardzo jednoznaczny. I myślę, że moi czytelnicy szybko załapią, o co chodzi. Bo jak to leciało? Panie, nasz władco, jak wspaniałe jest Twe imię na ziemi. Chcę wysławiać Twój majestat nad niebiosa. Z ust niemowląt i osesków odebrałeś sobie chwałę na przekór swym nieprzyjaciołom, aby zmiażdżyć wroga i mściciela. I to ciekawe, że Jezus odniósł się akurat do tego psalmu.
To psalm, który jednoznacznie stawia Boga w centrum uwielbienia. To było odważne zagranie. Zwłaszcza, że cierpliwość kapłanów i znawców prawa była już praktycznie na wyczerpaniu. Wystarczyłoby jedno niewłaściwe słowo. Wystarczyłoby tak naprawdę jedno słowo za dużo. I misja, którą nasz Pan przyjął, którą próbował wykonać tutaj na ziemi, mogłaby się zakończyć szybciej, niż to zaplanował. A tutaj zdecydował się otwarcie pokazać to, kim tak naprawdę jest. Przy okazji pozwalając na to, aby to dzieci i psalm stanęły w jego obronie. Zrobił to wszystko, aby pokazać zupełnie jedną, większą rzecz. Bo nie chodziło tylko o to, aby obronić to, kim on jest, ale chodziło o to, aby obronić to, po co przyszedł. I mam nadzieję, że każdy, kto będzie czytać o niewidomych, kulawych, o dzieciach śpiewających pieśni, to że każda taka osoba zrozumie, że Bóg wychodzi naprzeciw tym, którzy pragną Go uwielbiać. Że w domu Ojca jest wystarczająco miejsca. Czy dla tych małych i nieznaczących jak dzieci, czy tych, dla których nie było miejsca, pomimo ich szczerych chęci. A nawet dla takich jak ja. Dla celników, którzy codziennie spisują cudze historie. Którzy każdego dnia zasiadają przy stole, marząc, aby coś się zmieniło. Aby nie czuć się jak ktoś nieswój. Jak osoba, która nie pasuje ani do żadnej grupy, ani do żadnego miejsca. Jak ktoś po prostu nieważny. Jak ktoś, kogo można pominąć. Jak ktoś, dla którego mówi się, że oczywiście jest dla ciebie miejsce, ale w rzeczywistości to miejsce jest zajęte już przez stoły, woły i przez ludzi, którzy handlują. W domu Ojca jest wystarczająco miejsca dla ludzi, którzy marzą o tym, aby runęły wszelkie przeszkody. I to jest właśnie to, co bym chciał, aby moi czytelnicy zrozumieli. Chciałbym, aby zobaczyli, że Bóg wyszedł naprzeciw nam, aby usunąć wszystkie przeszkody, które oddzielały nas od uwielbiania i budowania relacji z Nim. I myśląc o nas, mam na myśli wszystkie dzieci Abrahama. Nie tylko Żydów, ale również pobożnych pogan. Nie tylko zdrowych, ale również tych niedomagających. Nie tylko tych czystych, ale też takich jak ja. Wszystkich, którzy przechodzą, by poznawać i uwielbiać naszego Boga. Ale Jezus, On zrobił też coś o wiele więcej. Tej pamiętnej wiosny przyjechał do Jerozolimy dla czegoś o wiele większego niż tylko świątynia. Przyjechał po to, aby usunąć ostateczną przeszkodę dzielącą nas od Ojca. I muszę to teraz mądrze przemyśleć. Muszę mądrze zastanowić się nad tym, jak opowiedzieć o tym, co wydarzyło się podczas tej świętej Paschy. Jak napisać o Judaszu? Jak napisać o tej ostatniej wieczerzy? Jak napisać o procesie? Dobrze, Mateuszu. Na dzisiaj koniec. Muszę ostatnie tylko słowo na zakończenie. Jakby to ubrać? Wiem. Potem pozostawił ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Tak.